154. Wycieczka historyczna. Chciałem zarobić trochę grosza bez urazy, więc pomyślałem o wycieczce do Korsunia. To takie miasto, gdzie się pali galoazy. Organizacją się zajęła moja sunia. Ja miałem wrogów wielu, co mi dupę truło i przeszkadzało w interesach mafioprować. Zatem jak ja go chytry plan sobie uchnąłem, aby ich bardzo sprawnie wyeliminować. Były tam jakieś ważne git uroczystości, kiedyś Polaków tam zabiły jakieś gnomy. Zatem ich chętnych było dużo w obfitości. Wpadłem na bardzo fajny i intratny pomysł. Czym tu pojechać z tą wycieczką, myślę sobie. Jeden chciał jechać tam pociągiem do cholery. Były autobus, co się ogół razem zowie. Zdecydowałem się na tu, 154. Czym mam lecieć do cholery? Tu 154. Do Korsunia za ordery. Tam lubią strzały w plery. Czym mam lecieć do cholery? To 154. To jest koniec mej kariery. Tam lubią strzały w plery. Ruski samolot naprawiany był niedawno, zatem ich chętnych do przelotu było sporo. Byli prezesi banków i generał Gawron. To dinozaury, co wkurzały tak jak Zorro. Kto nie chciał lecieć, temu prikaz dali w pracy. Musisz polecieć, to jest wielki patriotyzm. U nas co drugi patriota i witgacy. Los paszczy wilka między nami to idiotyzm. Jeden z przyjaciół moich chciał polecieć również, więc odradziłem mu, to lepiej iść na grzyby. Każdy zapłacił po tysiaku VIP-y głównie. Było zwiedzanie tam w programie oraz ryby. Miałem załatwić im hotele, restauracje, wizy na cmentarz oraz dyskotekę nocą. Miały to historyczne takie być wakacje. Nie załatwiłem im niczego, bo i po co? Czym mam lecieć do cholery? To 154. Do Katynia za ordery. Tam lubią strzały w plery. Czym mam lecieć do cholery? To 154. Do Katynia za ordery. Tam lubią strzały w plery. Tych do tu 54 wpakowałem. Pytali, pan nie leci z nami, przewodniku? Już dla mnie miejsca nie ma, rzekłem, pomachałem i zadzwoniłem do mych współtam pracowników. A tam w Korsuniu mgłę zrobię jak cholera. Kilku byczaków zatrudniłem tam na stacji. Przy lądowaniu wynająłem oficera, który pilotom sprzedać miał dezinformacji. O mgłę zadbali moi chłopcy na mokradłach. Włodzimierz w czołgu oddał strzał do niedolotu. Moja wycieczka w ciemnym lesie sobie spadła, a ja pozbyłem niewygodnych się podmiotów. Gdy tu się rozbił, każdy z kilka gadów jeszcze żyło. Zatem Włodzimierz serię w plery oddał strzałów. A ten Włodzimierz to był straszny bambaryło. Ja miałem 96 tysięcy do podziału. Czym mam lecieć do cholery? To 154. To jest koniec mej kariery. Tam lubią strzały w plery. Czym mam lecieć do cholery? To 154. Jestem gościem z finansjery. Tam lubią strzały w plery. I wszystko było mi w porządku, bez sensacji. Żadna agencja nic o dobijaniu nie wie. O katastrofie utwierdzano w każdej stacji. Gdyby nie ten amatorski leż z TVG9, gdy moi chłopcy tym watachy dożynali, jak dinozaury by wymarli i bez śladu. Jakiś amator kamerzysta się zaczaił i z ranną stewardessą zrobił pół wywiadu. Pytał ją, jak się czuje w takiej sytuacji, i sugerował o skurwieniu w samolocie. Pytał o samo po poczuciu delegacji, choć jasne było, że spłonęli w niedolocie. Wszystko przykryło się, lecz smród pozostał srogi. Od czego chłopcy, którzy w mediach kręcą lody? Demoleszowi ktoś tam z dupy wyrwał nogi. TVG9 zawsze nam podkłada głody. Czym mam lecieć do cholery? To 154. Do Katynia za ordery. Tam lubią strzały plery.
czy mam lecieć do cholery? To 54, żołdaty ja za ordery, tam lubią strzały blery. Tu 150, nawet 4 to był złomem, oni go dali mi, bym wspólnych zabrał wrogów. To była trumna latająca, mawiał Romek, no a benzynę załatwiłem gdzieś na rogu. To czysty zysk, tak pomyślałem, no i prawie. Dezinformacji trzeba trochę wpuścić w obieg, lecz te wycieczki to już jakoś się nie bawię. Potrzeba było jeszcze im załatwić pogrzeb, a taki pogrzeb 5000 to od głowy. Za to polewa trochę też byłem do tyłu. Na szczęście mnie finansują unijne krowy. Następną partię to zaprosić mam do IU. Na szczęście dofinansowują z Unii krowy. Następną partię to zaprosić mam do IU. Czy mam lecieć do cholery? To 154 do Katynia za ordery. Tam lubią strzały w plery. Czy mam lecieć do cholery? To 154. Jestem gościem z finansjery. Tam lubią strzały w plery. Tam lubią strzały w plery.